Zatrzymano 40-letnią Gorowiankę, która w piwnicy ukrywała 150 porcji marihuany oraz ponad 480 porcji handlowych metamfetaminy. Policjanci ustalają, czy kobieta zajmowała się również ich rozprowadzaniem. Zatrzymano także 3 mieszkańców góry, którzy posiadali środki odurzające i substancje psychotropowe. Jeden z nich był nieletni. Zatrzymanym grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. 15 maja w finale wojewódzkim koszykówki dziewcząt triumfowały zawodniczki klas gimnazjalnych ze szkoły podstawowej nr 3 we Wschowie. Po dramatycznym meczu nasze mistrzynie wygrały w finale z gimnazjum nr 13 w Gorzowie Wielkopolskim 59-56. Trenerem dziewcząt jest pani Elżbieta Korczak. 19 maja około 80 zawodników wzięło udział we Wrak Race Wschowa. Można było wystartować w 4 kategoriach. Wrakowicze walczyli na Wrak Arenie Wschowa o punkty. Osobno walczyły na torze również kobiety. Dla widzów Wrak Race Wschowa przygotowano dodatkowe atrakcje, m.in. przelot helikopterem, a dla dzieci dmuchańce i place zabaw. Jak podkreślał Mateusz Galon, w organizacji zawodów pomagali również pracownicy Wschowskiego Centrum Kultury i Rekreacji. Warsztaty kaligrafii, spotkania z rycerzami z roty świętego Judy Tadeusza, oprowadzanie kuratorskie oraz bicie monet z królewskiej mennicy. To wszystko czekało na osoby, które skorzystały z oferty Muzeum Ziemi Wschowskiej w ramach Ogólnopolskiej Nocy Muzeów, która odbyła się 19 maja. Oprócz tego przygotowano wykład kustosza Dariusza Czwojdraka pod tytułem 4 żony Kazimierza Wielkiego oraz spacer z opowieścią Marty Małkus. 19 maja w Olsztynie odbył się 30. wiosenny rajd pod nazwą Studenci Dzieciom, podczas którego dzieci z placówek opiekuńczo-wychowawczych z terenu województwa wielkopolskiego odbyły podróż po najpiękniejszych zakątkach Olsztyna i okolic. Rajd zakończył się piknikiem zorganizowanym w Domu Dziecka Droga w Olsztynie. Największa lekcja matematyki na świecie odbyła się 15 maja w Lesznie na stadionie imienia Alfreda Smoczyka, wpisując się tym samym w Księgę Rekordów Guinnessa. Rekord, który należał do Szwedów, został pobity o 1028 uczestników. Organizatorem wydarzenia była Szkoła Podstawowa nr 13 w Lesznie. Na trybunach zadania z magicznych kwadratów rozwiązywało aż 4639 uczniów z ponad 50 szkół, nie tylko z terenu powiatu leszczyńskiego. W Bożkowie od 10 lat zbierają się miłośnicy czystości i piękna, aby zadbać o teren jednego z największych skarbów miejscowości, jakim jest Jezioro Dominickie. Setki osób walczyły 19 maja ze śmieciami, których pomimo cykliczności akcji nie ubywa. Jak podkreślają organizatorzy, celem akcji nie jest samo w sobie wyczyszczenie jeziora, bo zdają sobie sprawę, że teren jest ogromny i jest to prawie niemożliwe, ale zwrócenie uwagi na problem zaśmiecenia.